i powolutku ruszyliśmy, jedziemy. Plac manewrowy. Na placu manewrowym jest dosyć ciasno między drzewami. Długość naszego pojazdu jest dosyć spora, dlatego czasami musimy nawet dotykać korony drzew. Jechaliśmy powolutku i kierujemy się kierunek Łeba, ale przedtem dobrze by było się zatankować. Cztery. A tu się nie zmieszczy, to może nie ryzykujmy. Ale tam też nie bardzo się zmieszczy. Zaparkowaliśmy bezpiecznie, no i pozostało teraz przygotować się do zajęć. Podłączenie prądu, sprawdzenie, czy lodóweczki mrożą i czekamy na naszych klientów. Za chwileczkę z panią Julią, która pracuje w Kaczych Stawach, zagramy w kamień, nożycy, papier, a osoba, która przegra, będzie wypisywać kartki z imionami i dyplomy dla dzieci. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pani Kasiu, to jest Joshua. Joshua, proszę, ma pani Joshua, proszę o niego dbać. No dobra. I co, misia? No misia. No to misia. Jakie są wrażenia? Jak się podobało? Bardzo fajne, miłe i na pewno przepyszne. Są bardzo fajne, dużo zabawy i polecam. Dzień dochodzi powoli ku końcowi, przynajmniej ta część robocza. Rękawiczki jeszcze są co prawda założone, ale dzieci już odeszły razem ze swoimi czekoladkami. Dlatego nam pozostało posprzątać w autobusie, zdezynfekować go. No i możemy teraz poświęcić czas dla siebie, więc cała ekipa naszego czekoladowego autobusu wyrusza na gofry do pobliskiej miejscowości w Łebie.